to zapraszamy już do wspólnej rozmowy po seansie filmu Marka Koterskiego Siedem Uczuć w ramach Psychokina Człowiek w relacjach i projektu Psychoedukacji poprzez sztukę filmową Seans Psychologiczny. Część z osób, widzę to Państwo, którzy byli z nami wczoraj, bardzo się cieszymy. Widzimy też nowe twarze po filmie Marka Koterskiego. Naszą ideą jest to, żeby film potraktować jako pretekst do rozmowy o tym, co pewna wizja reżyserska, artystyczna mówi nam o nas samych. I zachęcamy Państwa do podzielenia się tym, jakie macie emocje, jakie macie przemyślenia po siedmiu uczuciach. Zapraszamy. Ale podpowiedź? Tak, emocje, listę emocji, tam zresztą było o emocjach, dużo. Działa klikanie. Tak, działa. Tak. Tak. Jest tych siedem wymienionych, jest nawet więcej. Zawsze lubimy zacząć od takiego otwartego pytania, z czym Państwo są po filmie, z jaką emocją. Tutaj słyszę szepty, że ze złością. Ze złością. Ja nie mam żadnych emocji, ja nie radzę sobie, ponieważ jestem ogromnym miłośnikiem zwierząt. To jest ten moment widzenia tego psa, bo pierwszy raz po tej scenie, kiedy oglądałam ten film, wyszło. Nie wierzyłam, że to jest coś trwałe, ale mnie to po prostu zabija. Nie jest tym teraz. Ja nie jestem złości. Tak się zastanawiam nad sobą, bo ja mam bardzo podobnie jak pani, czy to jest złość. No to na pewno jest tam złość, tak? Pewnie jest jakaś, jeszcze kilka innych emocji, ale na pewno złość. No i ból straszny. To jest bardziej u mnie ból niż tak. No pewnie jest, ale gdzieś schowana za tym bólem. Tym bardziej myślę sobie, jako psycholog, dla mnie ciekawe jest to, skoro my na ekranie, wiedząc, że jest to film, że jest to, że tam się nic nikomu nie dzieje, tak? A jednak dotyka to... No ale może się wydarzyło. No tak, ale też do czego zmierzam, tak? Dotyka to pokładów wrażliwości, to jakie to jest doświadczenie dla dziecka, tak? Towarzyszenie takiej sytuacji, która, myślę sobie, jak miałbym myśleć o emocjach, wyrywa, w sumie nie wiem, czy to jest emocja, czy to jest stan, bo pomyślałem sobie o niewinności, o jakimś takim okresie, być może, który się kończy w życiu dziecka, wtedy, kiedy doświadcza się takich właśnie sytuacji, jak ta, którą od której zaczynamy, tak, de facto. Mi się jakoś podobało to, choć to nie jest łatwe, jak Marek Koterski pokazał ambiwalencję, czyli sprzeczne uczucia, nie? Jak w tle narratorka, czyli Krystyna Czubówna, na przykład mówi choćby o tej scenie z topieniem, tak? Psa, że Adaś się boi, ale też Adaś jest ciekawy, bo nigdy nie wiedział, jak się to robi, nie? Albo na przykład Adaś tam przy scenie, kiedy ojciec bił brata, że nie pamiętam już, czy współczuje bratu, tak? Ale też się cieszy, że nie sam jest bity. I myślę, że to jest taka dla mnie, on pokazuje właśnie już taką bardziej jakby skomplikowane emocje zaczynają wchodzić, tak? Właśnie często ambiwalentne, mieszane, nie takie oczywiste, niejednoznaczne. Później jeszcze robi wrażenie, to już może nie jest związane z emocjami, choć pewnie też byśmy się dokopali. To, że dorośli aktorzy grają dzieci, to jest też zestawienie tego, co pani teraz powiedziała, tak? Bo w zasadzie cieszę się, ale jednocześnie się boję i tak samo tutaj. Przecież znamy tych aktorów, to są już praktycznie wszyscy dobrze po 40 albo i lepiej, grają uczniów 5 klasy. To też jest takie zderzenie w pierwszym momencie, dość zaskakujące. Kasia figura siedzi w ławce pierwszej. A jak odbieracie Państwo taką konwencję? Ten zabieg, no właśnie. Taki zabieg filmowy. To jest nowe, nie było chyba, ja nie wspominam, że było takie rozwiązanie w filmie. Mnie to zaskoczyło, tak? Ale daje do myślenia bardzo. Dla mnie to było coś takiego, że jakby czasem wydawało się to jakby przesadzone i się patrzyło, jak oni się zachowywali jak dzieci. Z drugiej strony na przykład płacz, kiedy nie wiem, kobieta odwróciła mężczyznę i on w tym momencie zaczyna szukać jak dziecko, to mi też czasem my też mamy taką refleksję, prawda? Jakby rozwiązanie. Jakby czasem się wydawało to takie zbyt bardzo pokazane, ale były takie momenty, że właśnie, że pokazało, że dorosły człowiek coś czasem zachowuje i dziecko. Nie wiem, jak to takiego.
dla mnie to taki symbol, że przez całe życie mieszka w nas każda emocja, której doświadczymy. I że być może też każdym z nas mieszka to dziecko, prawda, które te emocje przeżyło. Tak. Zresztą oczywiście różnie jest w różnych podejściach psychoterapeutycznych, natomiast jednym ze sposobów bardzo ogólnie na potrzeby naszego spotkania, odwołując się do niego, poradzenia czy poukładania się ze swoimi emocjami, to jest właśnie jakieś takie skontaktowanie się po latach różnych doświadczeń z tym wewnętrznym dzieckiem. I zresztą o tym też mówili twórcy, że ten zabieg formalny właśnie też służy temu, żeby wzmocnić ten efekt, że gdzieś jednak ci dorośli aktorzy i bohaterowie niosą w sobie to pourażane, być może poranione dziecko, które upomina się o uwagę, o akceptację, o bycie kochanym czy kochaną w tym etapie, kiedy jest się już dorosłym człowiekiem, metrykalnie ma się dowód, a jednak okazuje się, że te emocje upominają się o swoje. Tak? Dla mnie jeszcze scena, jak oni się wysili na życie domowe, to jest przede wszystkim złość na rodziców, no i smutek ogromny a propos tych dzieci. Ale wracając do dnia wczorajszego, no to na przykładzie matki Adasia, jak się nie słucha dzieci, nie słyszysz, co mówią, to pokazują, no była głucha na wszystko, co się działo tam w tym domu. Tak, czyli nawiązując do dnia wczorajszego, czyli do filmu Córka trenera, tak, Łukasza Grzegorzka i relacji dorastająca córka wchodząca w dorosłe życie i ojciec, silna figura ojca. Ale znowu, ja lubię w filmach, kiedy też ci bohaterowie nie są taką grubą kreską pokazani, prawda? No bo ta matka nie jest, nie wiem, niekochająca, nietroskliwa, prawda? Tylko, że ona jest bardzo troskliwa, przygotuje ciepłą zupę, prawda? Zadba o to, żeby dziecko miało szalik, jak już ucieka z domu, prawda? Ale to jest ta scena, kiedy on się masturbuje, a brat zmienia temat na te zęby, tak? W zasadzie jakby kontekstu słów, że on się masturbuje, to znaczy, że co, będzie gnił? Nie, no zęby, więc w ogóle zestawienie samego kontekstu tego dialogu daje do myślenia. No i zmienia w ogóle temat, tak? Tego co, a nie rozmawia z synem na ten temat. Nie ma tematu potrzebnego na ten temat. Ja też w tej scenie zobaczyłam właśnie jakby też, no co się dla niej tak bardzo liczy, prawda? Że jak bardzo często mam gdzieś taki obraz, że jak dziecko jest, nie wiem, tam właśnie umyte, ubrane i tak dalej, no to już jest zaopiekowane, tak? To jest wyznacznik moich rodziców, w sensie ich pokolenia, tak. Że trzeba wyglądać, być czystym, wtedy jest okej. No właśnie, tak jak mówimy o pokoleniach, to też to perspektywa pewnie Marka Koterskiego, bo też jest to osadzone w latach jego dzieciństwa, jakiejś melancholii, retrospekcji, tak, wspomnień. A ile według Państwa jest współczesności w tym filmie? Ile rzeczy dotyczy tego, co się w aktualnych kontekstach dzieje właśnie w relacji dzieci, rodzice, w relacji dzieci, rówieśnicy, w relacji dzieci, szkoła, ile dostrzegacie? 100%. Okej. Okay. No tak, dobrze. Właśnie ja mam taką, aha, jeszcze nawiązując do tego pytania, z czym jakby zostaliśmy po tym filmie, to ja mam chyba taką jakby bezradność, bo to jest jakby właśnie takie koło, po prostu, które się zapętla, jakby no kolejne pokolenia następują, ale de facto jakby chyba te dzieci mają tak naprawdę podobne odczucia, podobne emocje. Jakby mimo wszystko się zmienia, a to się trochę nie zmienia. No to jest to w poracji, że dekoracje się zmieniają, jakieś atrybuty tego, co nazywamy współczesnością, się zmieniają, a te emocje tak bazowe, kształtujące tożsamość i jakiś taki korzeń mocny osadzenia w sobie na dorosłe życie są uniwersalne. Chociaż tutaj, żeby tak nie pesymistycznie, to ja myślę, że dla rodziców czy nauczycieli, którzy chcą, to myślę, że się jednak zmienia, tak? W sensie takim, że no mamy jednak dużo publikacji, których wcześniej nie było, tak? Słynny, niedawno zmarł Jasper Juhl, który pisze dużo książek tak w takiej gdzieś obszarze rodzicielstwa bliskości. Sporo nauczycieli go czyta, sporo rodziców go czyta, więc myślę, że jednak, no ja bym jakoś chciała widzieć, że jednak coś się zmienia, tak?
tylko że zmienia się, to na pewno zależy od nas rodziców, tylko że to jest jeszcze za mało. Mamy narzędzia, tylko nie wszyscy chcą, potrafią z nich korzystać. A propos też jakby o tym, że mamy gdzieś po pomoc, to jest często czynnika wśród rodziców. Na przykład rodzic mówi, że nie wiem, jest na terapii, poprawia sobie relacje z dzieckiem. Niektórzy to uważają za porażkę, za coś w ogóle dziwnego, niespotykanego, złego wręcz. I albo to robimy i się nie przyznajemy, albo mamy w sobie tyle hardości, że się jednak przyznajemy, albo tego po prostu nie robimy. Mhm. Tak. Ja bardzo często, ponieważ ja też pracuję z rodzinami i rodzice są bardzo zaskoczeni, kiedy ja ich zapraszam na terapię. Są tym bardziej zaskoczeni, bo ja pracuję, nie pracuję z dziećmi, pracuję z młodymi dorosłymi. Czyli na przykład przychodzi 18-latek, 19-latek, 20-latek i rodzice są bardzo zaskoczeni, że ja ich zapraszam. Tak? A uważam, że jeżeli mieszka się jeszcze w domu, rodzice też płacą za terapię, no to jest jakoś wskazane, żeby też przyszli do terapii. Mhm. Ja oglądając ten film, widziałam jakby w moim życiu trzy pokolenia. Dokładnie trzy pokolenia tu widzę, z tym, że te relacje absolutnie w każdym pokoleniu są inne. Mhm. I na przykład, jeśli chodzi o miłość, to dużo zostało powiedziane, ale na przykład lęk, strach. On zupełnie wyglądał w moich czasach inaczej. Inaczej w czasach, no, gdzieś 20 lat później i jeszcze inaczej teraz. Relacje, człowiek w relacjach zupełnie się zmienia. Zupełnie się zmienia. Ja to mówię na podstawie, no nie będę wszystkiego omawiać, bo to za dużo, na przykład tego lęku. Ten lęk był w stosunku do rodziców, do których był duży szacunek. Starsza osoba miała wielki szacunek. I tam nie było możliwości naubliżać ojcu, matce, czy na przykład zachowywać się w stosunku do nich zbyt arogancko, bo tam coś tam powiedzieć w złości, owszem, czasem się zdarzało z tego, co słyszałam, to nam spouczano od razu, był to prawie że grzech śmiertelny. Także później, ponieważ również robiłam w swoim życiu część pedagogiczną, więc miałam możliwość być w szkole. Czyli już po studiach, jakby to drugie pokolenie zaczęłam obserwować. Zachowanie w szkole, przecież to było raptem no 10-15 lat później, no było tak diametralnie inne, niż ja miałam w szkole, tylko taki okres czasu. Tak diametralnie inny, że to jest po prostu, w głowie mi się nie mieściło w stosunku do nauczyciela. Ta zmiana, która zaszła. Pedagoga. To ja nie wiem, co się w domu działo. Ja tylko mogłam patrzeć po relacjach dzieci w stosunku na przykład do mnie. W większości z uśmieszkiem, reszta, ale byli tacy, którzy doprowadzili mnie do szału. Także taka była sytuacja, że po prostu wyprosiłam, mimo że to był mój zaliczeniowy jakiś tam etap, musiałam wyprosić z klasy, no bo z nogami na biurku on nie wyjmie, on nie będzie się uczył, on olewa i koniec, tak? To jest dawno temu, a teraz co się dzieje? No, teraz gradacja jest szkół. Kiedyś były powszechne, ogólne, i albo się szło do ogólnej szkoły, prawda? Gdzie spotykało się dzieci, jak to mówią, dobrze ułożone, ale teraz tak jest, że można, prawda, wybrać. A kiedyś były i takie, i takie, i takie. Był taki, który podszedł do pani od języka rosyjskiego i wiedział o tym, że ona ma przypinkę, zdjął jej, rzucił na ziemię i śmiech na sali. No takie były za moich czasów zachowania też. A to ja bym chciała panią o ten lęk jakoś tak dopytać, że ten lęk był inny 20 lat temu, inny 20 lat, znaczy inny... No załóżmy 20, tak. 20, 20, tak. To mniej więcej to co kawałek ten lęk, ta arogancja rośnie. Arogancja rośnie. Ja nie wiem dlaczego, co w tej chwili, no ja wiem jakie relacje z własną córką miałam, prawda? Że jak była małym dzieckiem, było cudownie. Naprawdę dziecko, no myślę, że ja taka nie byłam jak ona. Ale co było cudownie? A później nagle poszła do szkoły, do liceum i w tym liceum w okresie dorastania działy się takie rzeczy, takie emocje, że no cały zestaw. Ja też chciałam to też skomentować to, co pani powiedziała, bo tak dla siebie w tym, co pani powiedziała, biorę
w kontekście filmu też dwie kwestie, a propos też tego autorytetu, respektu kiedyś w stosunku do starszych, no, słynne co wolno wojewodzie, dzieci i ryby, tak, do ojca, sąsiada, milicjanta, tak, dorosłego nauczyciela. I jakby w tym jest ten element z jednej strony takiego szacunku Kinderstube, ale z drugiej strony jest też element dużej takiej hierarchiczności i takiej zależności, dominacja, uległość, o której chcę powiedzieć, bo w tym filmie jest poruszony w jednej z pierwszych scen wątek uczenia się wyrażania emocji, tak, i przeżywania tych emocji. I tak sobie myślę, że jak jest bardzo dużo takiej hierarchiczności, i na tym pewnie też trudność polega, jak wyważyć tą hierarchiczność, a jakiś rodzaj uważności, słuchania, widzenia, bo z tym się też spotykam w swojej pracy, jest dużo osób z tych pokoleń, o których mówimy sprzed tych kilku dekad, które jednak z tym wyrażaniem emocji, przeżywaniem emocji mają problem, będąc w różnych rolach, tak? I myślę sobie, że też to pokazuje ten film. Ja tylko powiem a propos jeszcze tych przykazań, które nadmieniłam. Czci ojca swego, tak, i matkę, tak, swoją. Tak. Teraz ta wiara jest zupełnie inna, prawda? Nawet ci, co wierzą, inaczej to traktują. Zmienia się wszystko. No. Znaczy, myślę, że dzisiaj na szczęście jest tak, że chyba zaczyna się od szacunku do dziecka, nie? Że jakby to jest takie zwrotne, że jeżeli szanuje się dziecko, to no prawdopodobnie dziecko będzie szanować i rodziców, i innych ludzi, tak? Też chciałam powiedzieć, że byłam wychowawcą, miałam klasę wychowawczą, był taki program ogólnopolski z tym przemocy i po zebraniu z rodzicami zaprosiłam ich na krótkie przedstawienie właśnie takiego programu a propos dopalaczy. Więc na 20 par osób nikt nie został. Więc skoro rodzice nie mają zainteresowania dziećmi, więc dzieci też wyrażają to właśnie w ten sposób, zainteresuj się mną, tak? No wiadomo, że się zainteresuje wtedy, kiedy zrobi coś złego, tak? Kiedy coś przeskrobi, wtedy lepsza uwaga byle jaka niż żadna uwaga. Więc też to wynika z... To, co pani powiedziała, że dzieci nie mają szacunku. No właśnie nie mają, bo rodzice nie mają stosunku do nich. Gdzie się i od kogo mieli nauczyć tego też, tak? Czym jest ten emocjonalny szacunek? Przykład, a nie wykład. Nie formalna hierarchiczność, tak? Tylko ten emocjonalny. Się zawsze przypomina, jak tak sobie rozmawiamy o takich kontekstach właśnie relacji, no, film Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Przykład nauczyciela o kapitanie, mój kapitanie, który miał zupełnie inną postawę niż system, w którym funkcjonował też, tak? I pytanie właśnie, na ile dorośli, pamiętając czas, kiedy sami byli dziećmi, potrafią w taki rozwojowy, jakiś konstruktywny sposób spożytkować to, tak? Na przykład pamiętając to, czego nie doświadczyli, żeby nie popełniać, nie odgrzewać tych samych wzorców, tak? Względem swoich dzieci, czy swoich podopiecznych, tak? Uczniów, jakkolwiek, w jakiejkolwiek roli to odniesiemy. Właśnie. Właśnie nawiązanie, to tutaj padło, ja też mam jakby na wiadomości z pierwszej ręki, mimo że z pedagogiem i pracuję z uczniami, z nauczycielami, z rodzicami. Więc najtrudniejszą grupą są rodzice, bo oni po prostu nie chcą uczestniczyć w zajęciach o swoich własnych dzieciach. No. Zostaje albo garstka, albo nikt, albo naprawdę za uszy wyciągają tych rodziców, żeby przychodzili na warsztaty, żeby się właśnie dowiadywali o dopalaczach, o dopalaczach, o przemocy w internecie, o wszystkich zagrożeniach tak naprawdę, żeby mieli wiedzę, żeby mieli podstawę, jak z dzieckiem pracować. Nie spotyka się to z zainteresowaniem. To jest przerażające tak naprawdę. I to jest właśnie jakby to zdanie mnie bardzo uderza, że to jest spotkanie o swoim dziecku. Czemu nie chcesz przyjść? Nie jest spotkanie o czymś innym. Może zbierają też. Tak, na pewno. To nie dotyka. No, to jest pierwsze, tak? Moje dziecko nie pali, moje dziecko nie ćpa, to po co mam? No i też myślę, taka kolejna rzecz, bo też z tym przypomniał się taki właśnie młody, dorosły człowiek, z którym pracowałem, który przyszedł do psychologa, dlatego że w zasadzie został tak wypchnięty do tego psychologa przez swoich rodziców, bo nie radzi sobie w szkole i ma problemy z tym, żeby być zagrożony. I pamiętam, jak on powiedział jednoznacznie, że on nie wie, po co ma chodzić do szkoły, bo szkoła nie daje skillsów, nie daje hajsu, cytuję, tak, krótko zwięźleń na temat, natomiast jak go trochę poznałem, to okazało się, że to jest bardzo ogarnięty, inicjatywny, inteligentny młody człowiek, który po prostu zarabia pieniądze w internecie,
zarabia więcej niż jego rodzice i rodzice są przerażeni, ponieważ w oparciu o ich system tego, jak zostali wychowani, wykształtowani do dorosłości, uznają, że wykształcenie formalne jest to, co powinien zdobyć, żeby być dobrze ustawiony do dorosłego życia. Okazuje się, że on sobie lepiej radzi w tym świecie, który go otacza, niż jego rodzice, tak? Zarabiając lepiej niż oni razem wzięci. Tu jest też zderzenie jakby pewnych światów tak pokoleniowych też, tak? Na ile oprócz tego, że rodzice w tym emocjonalnym obszarze warto, żeby byli uważni i widzieli, to też w ogóle wykazują jakieś zainteresowanie tym, jak się zmienia świat, w którym funkcjonują oni i ich własne dzieci. Pamiętam też z takich historii, które są dla mnie znowu takimi przykładami tego, że gdzieś tego kontaktu międzypokoleniowego nie ma wystarczająco dużo. Pamiętam, byłem zaproszony do takiego panelu na wiosnę o przemocy wśród młodzieży, o cyberbullyingu, przemocy w sieci. I pamiętam, jak na sali byli nastolatkowie licealiści, byli ich nauczyciele. Jak zadałem pytanie nauczycielom, kto z Państwa wie, co to jest za serial atypowy? Nikt nie wiedział, jak zapytałem i 13 powodów, jak zadałem to pytanie uczniom, to wiedzieli wszyscy. I dla mnie to była odpowiedź taka symboliczna też na to, na ile ci dorośli są zainteresowani światem swoich dzieci, a na ile to, co Pani tutaj powiedziała, incydentalnie reagują i są uważni wtedy, kiedy dzieje się coś wykraczające poza ich poczucie pozornego spokoju, tak? Czyli że jest praca, dom, wracamy, wszystko jest ok, i nagle się okazuje, że jest jakiś incydent i wtedy dopiero włącza się na zasadzie gaszenia pożaru taki rodzaj zainteresowania, tak? A tak, żebyśmy poszukali, słuchajcie, jakichś relacji do filmu też. No. To, co teraz było powiedziane a propos tego młodego człowieka, który zarabia kasę i mi się kojarzy właśnie od swoich rodziców, że to wykształcenie to będziesz kimś. Oni nie wiedzieli. I wydaje mi się, że w filmie też się pojawia kwestia tożsamości, tak, być osobą. To było wczoraj, co ty trenera, i dzisiaj tak samo. Także to jest tak naprawdę podstawa, żeby móc być sobą. I wcale nie konieczne do tego wykształcenie, bo bycie kimś to jest bycie nikim, tak w moim rozumieniu. Tak, to nie jest nic doprecyzowane. I ta właśnie ta tożsamość, to poszukiwanie siebie, to musi też do tym mogę się też tutaj. To też widzę, bo tam pan z tyłu i pani z przodu, proszę bardzo, bo tam była ręka, przepraszam, pierwsza, tak? Proszę bardzo. O takim przypinaniu łatek, szczególnie właśnie w tej klasie, jak na początku filmu było to pokazane, jak ten chłopak znał tablicę Mendelejewa i czuł się tak dumny, jakby wyszedł po raz pierwszy z tej łatki, którą miał. I że to jest bardzo powszechne i było wcześniej i teraz wydaje mi się, że jest powszechne i do tych uczuć, które we mnie przynajmniej się pojawiły po obejrzeniu tego filmu, ja bym dodał skruchę, bo to jest nawet dwa razy się tutaj pojawia, 26 i 43. Czyli ważna emocja. Tak, bo jest bardzo trudno, szczególnie gdy się pracuje z dziećmi, czasem bardzo trudno jest właśnie wyjść, postrzegać zawsze. Dzieci przybierają rolę, znaczy i też my jak gdyby nie nadajemy, że na przykład jest ktoś, kto jest zawsze, nie wiem, jedzie po bandzie i właśnie jest tak, nie jesteś na poziomie tej piątej klasy i dostaje właśnie taką łatkę i z tą łatką żyje przez kolejne lata i bardzo trudno i wydaje mi się, że to też jest właśnie dużo pracy pośród wychowawców i wychowawczyń, że powinni właśnie starać się nie przyklejać tych łatek, nie przypinać tych łatek. Też myślę, poznać te dzieci. Sprawa powieszenia też jest taką, jak oni wymieniają te swoje łatki też tak naprawdę, to co słyszą od dorosłych, to też jest taka jakby no, podobna scena do tego. Tak, jak pan o tym mówi, tak krótko komentując, tak myślę, że tak naprawdę chyba wszyscy dorośli potrzebują jakiegoś procesu emocjonalnego godzenia się ze swoją przeszłością, swoimi doświadczeniami, jakiegoś takiego kojenia się, no bo ci nauczyciele też kiedyś byli dziećmi i też doświadczyli czegoś, tak, w swoim życiu i pytanie, na ile są skontaktowani z tym, potrafią to jakoś spożytkować, tak, w jaki sposób refleksyjnie być może przełamać jakiś zamknięty cykl złych wzorców, tak, bo to też są ludzie. Więc żeby zobaczyć wyjście z tej łatki tego dziecka, no to oni sami muszą zobaczyć
albo przynajmniej chcieć zobaczyć w tym dziecku kawałek siebie z podobnymi doświadczeniami, jest cholernie trudny proces. W ogóle tak my sobie dzisiaj o tym rozmawiamy, żeby się z tym skontaktować też, tak? Nie karać na przykład za swoje doświadczenia kolejnych pokoleń, tak? Bo znam też takie przypadki. Tak, tak, bo to o wszystkich dorosłych, oczywiście, dotyczy wszystkich dorosłych. Ja też nie myślę o tym, co mówię. Jasne, tak? Jasne. To nazywają, a to się odchwała. No, proszę bardzo. Chciałam powiedzieć, że jeszcze odnośnie tej pokoleniowości, o której wspominałam, chciałam zauważyć coś, co jest niezmienne w relacjach. Mianowicie, może taki wniosek, że pokazano różny typ rodzin, prawda, od robotnika wolnego poprzez inteligencję, no pseudointeligencję nazwijmy to. No i te relacje w jakiś sposób, te najgorsze relacje, prawda, trochę widać je, jak to w stosunku do dzieci, jak to wygląda, prawda. W tych relacjach. Ten rolnik to głównie za zadanie ucz się, prawda? A ta inteligencja po prostu najgorsze emocje, jakie może wywołać człowiek wobec człowieka. No to tak przecież hitlerowcy postępowali, żeby dzieci hodowały psy, które musiały zabijać później. To była metoda między innymi u wychowywania młodego pokolenia Niemca, ale w czasach wojennych, przedwojennych też. Więc to są straszne co rzeczy. Jest niezmienne? Przepraszam. Co jest niezmienne? Powiedziała Pani, że coś jest niezmienne. Tak w tym międzypokoleniowym przekazie? Tak. W tym moim, może tak powiem, że w tym przekazie chodziło mi o to, że to zło nie wynika z wykształcenia ludzi, rodziny i pozycji. One wcale nie muszą być w relacji, że ci lepsi, a tamci gorsi. Oczywiście. Prawda? I jeden wpływ i drugi jest zły, bo to dziecko wiecznie podnoszące, bojące się o wszystko też jest wychowane w strachu, prawda? A to jeszcze gorzej, bo po prostu ma zabijać. Więc to już w ogóle to tak skrajne, żeście Państwo tu emocje wytypowali, że aż przerażenie. I to jest do dzisiejszego dnia, prawda? Że pozycja rodziny nie świadczy o tym, że z tego domu dziecko nie jest z tej patologii, bo tej patologii nie widać na pierwszy rzut oka. Ciepło, akceptacja, poczucie bezpieczeństwa, bycie zauważonym nie ma nic wspólnego z portfelem oczywiście. Tak. Ja tylko ostatnie zdanie powiem, że z mojej wczesnej młodości pamiętam bardzo prostą rodzinę, bo wiadomo, że Łódź jest robotniczo-chłopska, przyszli, zamieszkali gdzieś na strychu rodzina i to była jedna z koleżanek z mojej klasy podstawowej. Ja czasem do niej musiałam wyjść, bo była chora, lekcje i poznałam tą rodzinę. Tak w trudnych warunkach, wielopokoleniowo na jednym strychu, mieszkało tam 3 pokolenia, a później nawet 4, oddzielając się tylko parawanem. Wszyscy byli tak szlachetni, tak wspaniali i wszyscy wyszli na ludzi. Tylko chciałam o tym powiedzieć. Myślę, że nie można mylić po prostu ekonomicznej biedy, która nie musi być wcale czynnikiem dysfunkcji dla rodziny, tak? Dla tego, żeby rodzina nie radziła sobie, bo ona może sobie ekonomicznie nie radzić. Ona może mieć bardzo silną więź, tak, ze sobą. Zresztą ciepło, bo też filmy mi chodziły po głowie, które zresztą tu oglądam. Okej, może mi się przypomnie jeszcze, które oglądacie na seansie psychologicznym, które dotyczyły między innymi takich wątków właśnie. Może także mówisz o Loveling? A Loveling, tak, Benzinio Loveling. Też oglądaliśmy taki film właśnie o brazylijskiej rodzinie z ogromnymi problemami ekonomicznymi, jednocześnie z ogromnym ciepłem, miłością i więzią między członkami tej rodziny. Więc absolutnie, tak, nie można mylić problemów ekonomicznych z funkcjami. Zwróciłam na to uwagę, ponieważ Państwo to w tym filmie jest to ujęte. Ten no tak, tak, ten jest zabieg pewnie też. Ten jest ujęty wielokątkowo i dlatego poruszyłam go, żeby. No tam jest przedstawionych, jak tutaj wspomniała Pani, postać Gabrieli Muskały, tak, czyli Porankowskiej. Że dla mnie to jest za każdym razem to jej wystąpienie, to jest zauważ mnie, dostrzeż mnie, doceń mnie, tak? Tak bardzo boję się, że mogę zostać niezauważona, niepochwalona,
No też strach, co będzie. No tak, i jakby niepewność w związku z tym, jak to się nie wydarzy, tak, w drugą stronę. I tam, i tak dalej, i tak dalej. Tam każdy z tych sportretowanych dzieci w skórze aktorów dorosłych niesie ze sobą potrzebę, taką bazową potrzebę emocjonalną każdego dziecka. No. To jest najważniejsze. Jak się przeklikam, bo chciałem przeskoczyć na... i ta technika została pochwalona. Tak? Już nie przeskoczę w związku z tym, ale żyjemy w czasach, w których czasem analog też się przydaje, tak? Mam takie kilka pytań też, które ja przynajmniej chciałem Państwu zadać. A jakby, która scena, ewentualnie historie, których bohaterów Państwa poruszyły najbardziej? Tak, jakoś dotknęły jakieś wrażliwości? Scena ostatnia właściwie, ta pani sprzątająca wygłasza taki manifest, jak szanować dziecko. Myślę, że gdyby spisać te wszystkie zdania, które ona tam powiedziała, to z tego powstanie naprawdę taki fajny przepis na to, jak szanować dziecko. Nie? Jak szanować drugiego człowieka. I to też nic nowego przecież, to co zobaczyliśmy. Tak. Tak. To Janusz Korczak przecież, tak? To są te same przekazy. Nic nowego, a jednak okazuje się, że te dekoracje cywilizacyjne się zmieniają i cały czas praca u podstaw, tak? I cały czas trzeba powtarzać. Dla mnie jeszcze ta scena, kiedy oni wszyscy skaczą na skrance, to jest też trochę nawiązanie do tego, co tutaj pani mówiła, że właśnie niezależnie od tych problemów, które mieli, że właśnie każdy się wywodzi z innego środowiska, jednak jakby emocje czułca jakby takie same, tak? Dla mnie to był właśnie taki moment ich jakiegoś takiego, nie wiem, zrozumienia, pojednania. Tak, jakiegoś wspólnego cierpienia. Tak. A coś byście Państwo zmienili w tym filmie? Ja bym chciała scenę z psem. Okay. Zmienić. Mi się nie podobała ta scena z tą panią Krysią. Dla mnie były takie wtedy projekty, gdzie bardzo biegły lekarze i tam byli to. Aha. Dla mnie to takie było. Ja się nie wiem, co ona miała na celu. No, a to ciekawe, bo co miała na celu na przykład? Przez cały ten film on tak dużo myślał o tym seksie i o tych wszystkich. O. Też zdaje się, że to było zastosowane w kontekście tego, że bardzo współczesny temat poruszamy właśnie. Swoje mamy, że nigdy zawsze będzie nią tylko zainteresowany. Później była ta pani Krysia i to było właśnie to przejście, że jednak ta mama nie jest jedyna w tym świecie. A propos, no przy tym ja się będę upierała, bo taka jestem, że to jest nie pierwszy film i zawsze się zastanawiam, czemu się używa zwierząt do wzmocnienia jakiejś emocji? No bo to tylko było, tak? I jakby nie znajduję odpowiedzi na to pytanie. I ja wiem, że w tym wolnym pewnie tego psa nie było, tylko było coś innego. Ale to tak na mnie działa, że sobie zawsze zadaję pytanie, po co? Czy nie można tego inaczej pokazać? To pokazywało bezradność tego zwierzęcia. Proszę, bo to zwierzęta jest taka bezwarunkowa. No tak, ale mówię, no bo są, każdy miłość do zwierząt odczuwa inaczej. Ja jestem zafiksowana po prostu po kokardy na tym punkcie. I na przykład mówię, no pierwszy raz nie udało się tego filmu wejść. Po prostu z bólem serca, nie z powodu, że nie obejrzę filmu, tylko z powodu tego psa wyszło. Znaczy ja myślę, że może to się w ogóle wydarzyło i on też chciał o tym opowiedzieć, tak? Znaczy wyobrażam sobie, chyba, że może nie ma w ogóle większej właśnie rozpaczy w sercu, jak dzieje się z ukochanym psem coś takiego, nie? A ty, przepraszam, bo pani chciała, tak? Tak, widać, że są dwie różne emocje u obu braci. U jednego ciekawość, bo on jest, nie wiem, który miał lat wtedy. W piątej klasie. Nie, ale starszy z kolei bezradny poszedł na domek na drzewie, bo nie mógł nic za tą sytuacją poradzić. Dzisiaj dziecko by się być może przecież stawiło temu, tak? A wtedy nie, no rodzic sobie powiedział, tak ma być. A wiecie, ja na przykład często jakby mam w gabinecie właśnie takie sytuacje, że słyszę od dorosłych wspomnienia związane ze zwierzętami i rodzicami. Że na przykład właśnie, że zabrali, że wywieźli, że nie powiedzieli, że nie chcieli. Czy to jest rzeczywiście jakoś przeżywane jako ogromne cierpienie? Znaczy ja jestem po traumatycznym przeżyciu, jeśli chodzi o zwierzęta i być może stąd ta miłość. Tak, to uruchamia jakieś strony. I stąd to się też zastanawiałam, skąd to się wzięło. Jak przeanalizowałam sytuację z dzieciństwa, to myślę, że na wiele tłumaczy takiego mojego podejścia.
I wczoraj, kiedy oglądaliśmy drugi film, 53 wojny, była taka scena, kiedy babcia zabiera dzieci. Tak. Ten starszy się pyta, a pies? I ja od razu jestem, co z tym psem? Tak. Na szczęście nie było pokazane dalej, co się z nim stało, tak, bo ona go zostawiła, ale to uruchamia po prostu niesamowite. Ja też, jeśli mogę tak skomentować, że dwie perspektywy. Perspektywa taka psychologiczna, emocjonalna, to jest to, że dla mnie taka scena pokazuje w symboliczny sposób jakąś ukrytą głęboko wrażliwość każdego człowieka, która poprzez doświadczenie przemocy zostaje złamana. Jakby już nic nie jest nigdy tak jak wcześniej. I to jest każdy człowiek gdzieś na drodze, myślę sobie, z emocjonalnego dziecka do dorosłego przeżywa mniej lub bardziej udanie taki proces dysocjowania, takiego odcinania się od pewnych emocji, tak? Takiego zasklepiania w sobie pewnych emocji. I to są takie jakieś prototypowe doświadczenia, tak? I pokazanie, i z drugiej strony pokazanie tego w filmie za pomocą ciepłego, miękkiego szczeniaczka, to jest bardzo mocny zabieg filmowy i scenarzyści tego typu zabiegów filmowych jak świat światem używają, żeby nam podbić emocje, tak? Ja a propos tego psa, w ogóle już nie tego nieszczęsnego topienia, ale jak ten Adaś rzuca tym psem, to ja miałam takie pytanie, czy ja mu będę potem mogła współczuć? Bo jak on rzucił tym psem, to ja mam zawsze taki kłopot z filmami, że jak ktoś robi krzywdę zwierzęciu, to ja potem już nie współczuję mu. Tak? Chociaż oczywiście potem biorę trzy wdechy i rozumiem tę sytuację, tak? Natomiast, ale na szczęście mi się jakoś udało to przejść i zobaczyć to jego cierpienie i tę ogromną potrzebę miłości. Ale pierwsze są takie dominujące. Tak, tak. W takich przypadkach tej wrażliwości na to zwierzęta. Tak. A mnie, słuchajcie, a propos scen, to moją taką ukochaną sceną z tego filmu jest ta scena na terapii, kiedy terapeutka pyta Adasia, pana Adama już, co czujesz? Mówi, wstyd. To bardzo dobrze. Dobrze, że się wstydzę. To dobrze, że wiesz, co czujesz. Teraz moją na scenę. No dobrze, dobrze jest wiedzieć, co się czuje i przejść taki trening życiowy, w którym potrafimy dopuszczać do siebie całe spektrum emocji i jakoś się z nimi oswajać, po prostu jakoś je przeżywać, tak? A to, co pani powiedziała a propos tych zmian międzypokoleniowych, to myślę sobie, tak patrzę też na swoją pracę, że jest masa ludzi, która jest podcinana od przeżywania, odcięta totalnie, odłączona od przeżywania różnych emocji, bo gdzieś nigdy nie została nauczona, nie miała przykładów tego, jak jest przeżywać te emocje, tak? Że są dobre emocje, są złe emocje. Że okazywanie, ekspresja emocji jest w ogóle czymś złym, tak? Pokazywanie światu tego, co się czuje, że można być za to pokaranym, można być za to zranionym. Mam nadzieję, że dzisiaj jest, jakoś zmierzamy w taką stronę, żeby było trochę lepiej z tym kontaktowaniem się i przeżywaniem emocji. Tam jeszcze też pani chciała. Dzieci też nie mogą przeżywać emocji, bo tak jak w filmie było pokazane, są okłamywane. Mama powiedziała, że nie pójdzie do pracy pewnie. A w pewnym momencie mówię, muszę iść do pracy, ale przecież obiecałeś, że nie pójdziesz. Świat się zawala. No. Jaka rozpacz tego dziecka, tak? Dla nas to byłoby to, idę do pracy po prostu, tak? To muszę iść. No bo my albo to robimy często z wygody, prawda, żeby dziecko już nie przeżywało tych emocji, żebyśmy się nie musieli z tym konfrontować, lub z ochrony dziecka, tak, żeby, a tam się dzieje jeszcze większa rozpacz. Tak, przeżywanie. Mhm. Proszę bardzo. Jeszcze jedno, relacja do zwierząt, jak to się zmienia szalenie. Może swoim przykładem powiem, że na stare lata chyba zostanę wegetarianką. Bo po prostu taka jest presja społeczna, żeby ten temat zgłębiać. Poza tym, za moich czasów zwierzę to było, oprócz kotków i piesków, prawda, to były jadalne. Raczej na to się w ten sposób patrzyło. I pamiętam, że takie rozmowy z rodzicami miałam. No na szczęście byli na tyle wykształceni, że potrafili mi to jakoś przekazać. I dla mnie nie było to straszne. A dzisiaj jest straszne. Po oglądaniu tych zajawek, nawet w krótkich, które w telewizji widzę, to zaczyna to być koszmar.
I dlatego widzę, że ten świat no, jakby idzie chyba w dobrym kierunku. Jednak zmienia się. No ale też słyszę, tak, co pani mówi, tak, przynajmniej ja to słyszę, że dopuszcza pani do siebie jakieś emocje też związane z, emocje z tym, co się dzieje. I wybiera pani, co z tym no, zrobić. Ale tak mnie wychowano, że no. Początkowo no, wydawało mi się, że to jest no, naturalne. No, drabina, prawda, pokarmowa. Tam pan z tyłu, chyba pani, chyba że się mylę, też chciała coś powiedzieć, ale chyba nie. Okej, to przepraszam, pan z tyłu. Wracając do filmu i do scen z filmu, to wydaje mi się, że bardzo ważną i ciekawą sceną było to, jak nauczycielka się pytała, kim oni chcą zostać, jak rosną. To też jest, wydaje mi się, coś, co wyrządza dużo krzywdy dzieciom, jeśli właśnie takie definiowanie tego, kim chcemy zostać, jakby, nie wiem, jakby nasze życie miało cel w tym, żeby zostać kimś, nie wiem, po 30 roku życia, tak? I to jest jakby nasza droga życiowa, to jest nasze życie, celem życia jest zostać, nie wiem, prawnikiem, doktorem, naukowcem, kosmonautą, jakby, i to właśnie pytanie, kim chcesz zostać, gdy dorośniesz, też wyrządza bardzo dużo szkody dzieciom w tym, że jakby wtedy celem życia nie staje się samo życie i przeżywanie życia, tylko zostanie kimś i osiągnięcie czegoś. I właśnie takie narzucenie takich celów jest moim zdaniem bardzo destruktywne, jeśli chodzi o budowanie ambicji na przykład i tego, jak dzieci zaczynają przeżywać swoje życie, jak je widzieć. To tak jak pan mówi, scena Andrzej Chyra, tak? I ten Ryszek, kim chcesz być? Być sobą, tak? I... konsternację. Jedna rzecz, też jakby nie uciekło, jak pan o tym powiedział, przypominam się, czytałem takie opracowanie pokazujące statystyki, co się dzieje z przedsiębiorstwami rodzinnymi, takimi, w których dzieci dziedziczą biznes swoich rodziców. Jakby co ciekawe, bo u nas to jest 30 lat wolnej gospodarki w Polsce, więc za krótko, żeby to jeszcze w jakikolwiek sposób długoterminowo ocenić, ale Ameryka była brana pod uwagę. I to była dla mnie jakby taka zaskakująca informacja, że około 9% tych przedsiębiorstw przeżywa w sensie takiego cyklu życia przedsiębiorstwa dłużej niż 3 pokolenia. A większość jednak dzieci, którzy są sadzeni na tych stanowiskach kierowniczo-właścicielskich, nie chce być przedłużeniem swoich rodziców. Tak? I albo te przedsiębiorstwa są sprzedawane, albo upadają ze względu na to, że ktoś chce mieć... Walczę o taką naturalną perspektywę budowania jakiejś swojej celowości w życiu, tak? Swojej historii. To też myślę sobie, też jest taki ważny wątek, żeby słyszeć te dzieci pod kątem, znowu wracamy do wczoraj, tak naprawdę, do filmu wczoraj, dania im przestrzeni jakiejś doświadczania tego życia i popełniania, co nie jest łatwość, to jest ta trudność, tak? Pomiędzy potrzebą kontroli wynikającej z jakiejś interpretacji miłości i zapewnienia bezpieczeństwa, a dania wolności i doświadczania. I złapanie w tym balansu jest bardzo trudne. A ta statystyka, która jest na początku tego filmu, jest 400 godzin i 5000 dni, tak? Prawda? Bo to był cytat z książki Andrzeja Samsona, tak? Bo tam był tak, że z książki jest cytat. Tak, tak sobie myślę a propos jeszcze właśnie tej pana wypowiedzi, że to pewnie też różne pytania możemy zadać w różny sposób, w sensie z różną motywacją, różną intencją, prawda? Bo na przykład takie pytanie też może być jakąś drogą do poznania tego dziecka, prawda? Czym się interesuje? Jeżeli my się naprawdę zaciekawimy, prawda? Tym, więc to pewnie chodzi o intencję. Tak, ale właśnie w tym filmie było pani pokazane, że ja się mówię, że chce być jakiś swój przyjaciel, to z nim jest zawsze fajnie, że do niego tą ambicją jest to i celem w życiu jest to, żeby było, żeby nie wiem, cieszył się życiem, żeby na przykład, żeby, nie wiem, był w sieci znajomych, żeby był lubiany, żeby dobrze spędzał czas i to jest dla niego jak gdyby, to jest jego ambicją, ale ta odpowiedź nie jest jak gdyby akceptowana, bo musi wybrać jakiś zawód, tak, albo... No, w tym manifestie tej pani Woźnej jest takie zdanie, że nie zadawajcie dzieciom pytań, jeżeli nie chcecie usłyszeć odpowiedzi, prawda? Czy tam nie jesteście zaciekawieni. I myślę sobie, że bardzo często my dorośli, czy jako rodzice, jako nauczyciele, tak, zadajemy pytanie, ale bardzo szybko reagujemy złością na odpowiedź, prawda? Nie mówiąc takiego, to a dlaczego? Tak, to ciekawe, bo być może byśmy usłyszeli, no bo chcę być fajny, bo ten... tam Adek, czy jak on tam miał w tym filmie, to jest fajny na przykład. Rodzice powinni być szkoleni. No jest teraz więcej możliwości, to się zmienia. Na wszystko trzeba mieć papier, prawda? A na bycie rodzicem nie trzeba mieć papieru. No, ale to ten cytat, którym czasem powtarzamy, że na prawo jazdy trzeba zrobić formalny kurs, żeby kogoś nie zabić na drodze, a rodzicem może być każdy, tak? Znaczy, to jest pewne uproszczenie.
Myślę, że to też taką naszą właśnie tutaj misją i ideą jest to, żebyśmy jakoś się ze sobą kontaktowali, bo jak ze sobą zrobimy porządek, to też łatwiej będzie przyjąć emocje dziecka, prawda? No bo nam trudno przyjąć te emocje, zazwyczaj, z którymi sobie mamy kłopot, tak? Dlaczego to jest tak, że właśnie międzypokoleniowo nie ma przyzwolenia na daną emocję w domu, prawda? Na przykład w jakichś domach nie ma przyzwolenia na smutek, w jakichś domach nie ma przyzwolenia na złość, no to z reguły właśnie dlatego, że jakoś tak to szło międzypokoleniowo. I jak my jakoś sami się uporamy z tym smutkiem, z tą złością w sobie, to nam będzie jakoś łatwiej przyjąć. Ja mam takie okej, proszę, bo tak będziemy puentować powoli. Nie możemy do rana. No jasne, tak. Rozmawiać, ale dla mnie jeszcze scena a propos pedagogów, nauczycieli, kiedy wymienia tą całą tablicę Mendelejewa ten chłopiec, z jakim trudem ten nauczyciel mu tą piątkę. I to jest wysiłek ponad miarę, napisanie w tym dzienniku, jest to pokazane doskonale, także on nie chce tego zrobić. To jest dla niego coś ponad jego siły po prostu. I to też jest właśnie, że często mamy nauczycieli czy pedagogów, no nie takich, jak powinniśmy mieć, więc też tam gdzieś właśnie a propos łatek nakładania i stąd. Natomiast tą sferę, no pozwolę sobie na swoim przykładzie pokoleniowości, bardzo trudne jest znalezienie momentu u samego siebie, co ja mam poblokowane. To jest mega wysiłek i jeszcze chęć, żeby z tym pracować. Ja jestem przykładem mamy, która zaczęła wychowywać swoje dziecko, jak moja mama mnie, czego nigdy nie chciała. Oczywiście. Dobrze, że w porę dostałam tak zwanego plaskacza od życia w twarz i się ocknęłam, bo to by było tragiczne w skutkach, na pewno. I właśnie brakuje nam czasami nawet takiego wsparcia od rodziców, bo kiedy u mnie się to zadziało, to rodzice się na mnie poobrażali. Tak, że ja nie dostałam wsparcia, a no to fajnie, że coś robisz. I to jest też taka trudność, że człowiek w tym momencie zostaje sam. Podjął jakąś próbę zmiany, no i trzeba sobie z tym radzić. Nie dostaje wsparcia, albo wręcz przeciwnie, prawda? Ja mam na przykład pacjentów mamy i ojców, którzy na przykład mówią o takim innym pomyśle wychowawczym, tak? No i słyszą masę takich komunikatów, zobaczysz, tak, co pozwalasz mu na wszystko, co z tego dziecka wyrośnie, tak? Tu mi kaktus wyrośnie, jak coś będzie. Tak? No i ja też jest a propos nie miłości, która się dzieje, była, to ona spowodowała, nie może jakby przeżyć chyba takiego, tą piątkę z trudem stawiał. Po co ty mu tyle razy mówisz, że go kochasz? Ja mówię, bo ty mi nie mówiłaś. I to jest strzał dla niej, ale tak faktycznie było, po prostu, natomiast no czemu mam nie mówić? No dlatego właśnie, ten przykład pokazuje, jak mamy z czymś kłopot, to że nam haczy, prawda, jak coś widzimy na zewnątrz, o coś tam haczy, tak? Pani mówi, że kocha, tak, swoje dziecko, a mamie tam o coś... Tak. Znaczy ona tego nie rozumie i w tym momencie uważam, że zadając takie pytanie córce, czyli pani, po co? Ona nie zadaje dlaczego. A to po co, to jest jak dlaczego. Ona by chyba oczekiwała, żeby było patologicznie i trochę wyłożyć, z czym to się wiąże. Jakie to w tym synu w związku z tym emocje, już nie wracać, nie rozgrzebywać tej rany, którą pani ma. Ja się zastanawiam nad tym, czy w tym jest jednak ciekawość, czy w tym jest po co, nie rób tego. Po co, to jest bez sensu. Tak? Albo dla niej jest bez sensu. No, dlatego mówię, dlaczego ona tego nie rozumie. No to jest też tak, że jakieś zmiany w naszych działaniach konfrontują, i to jest myślę nieświadomy proces emocjonalnie, tych dojrzałych rodziców ze swoimi wyborami. I wcale to trzeba, wymaga dużej dojrzałości, żeby usłyszeć i zobaczyć w tych zmianach, które wprowadza... To jest rewolucja. To pokolenie następne, ich decyzje nie jako obraz swoich błędów i porażek, tak? Zaczęło mieć puścić, żeby w tym towarzyszyć, żeby to docenić, żeby to uznać. I to jest ogromna praca indywidualna do wykonania. Ze względu na to, tak już powiedziałaś, że moglibyśmy do rana, natomiast nie mamy tyle czasu. Ja też jestem bardzo ciekaw Państwa odpowiedzi na takie pytanie, co Wy z tego filmu dla siebie zabieracie, tak, jakoś bardzo, bardzo dla siebie indywidualnie.
zachęcam, jeśli ktoś chce się podzielić. Traktując ten film jako pewną, jaką pewną psychoedukację, bo ten film jest dla mnie psychoedukacyjny absolutnie. A jaki jest, do jakiego odbiorcy Państwo chcieli ten film miał dotrzeć? Do jakiego odbiorcy? O szerokiego. Myślę, że to jest film dla każdego. Ja wiem, że wszyscy. Dorosłego człowieka. Ale niektórzy nie chcą. To kiedyś był dzieckiem, a dzisiaj być. No tak, bo to jest właśnie to, myślę, o czym przed chwilą powiedziałem, że ten film konfrontuje. Ten film konfrontuje, jest tak opowiedziany, być może z tym, o czym nie chcemy pamiętać, przypominać sobie, ale na tym kino psychologiczne polega. Z tym, co jest napisane, filmoterapia. Ten film powinien być zlecany przez psychologów szkolnych, rodzicom do obejrzenia i tak dalej. Chcę powiedzieć. I później po obejrzeniu rozmowa z psychologiem. Chcę powiedzieć, że byliśmy na wiosnę, w kwietniu, na dwóch konferencjach. Na jednej organizowanej przez SWPS, na drugiej przez Uniwersytet Łódzki, właśnie przez Wydział Psychologii w Katowicach i w Łodzi przez Instytut chyba Psychologii to było. Pod kątem tego, o czym sobie tu rozmawiamy, czyli takiej psychoedukacyjnej funkcji filmu, kina. Są osoby, które jeżdżą z filmami po szkołach, tak, to się dzieje. Rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami. Filmoterapia to od dawna istnieje. No. Tak. Wiemy od Biblii, od filmu. Tak, tylko chodzi o to, że, żeby system edukacyjny, to się dzieje krok po kroku, otwierał się na nowe nośniki wiedzy, tak, że to niekoniecznie musi być książka, oczywiście trzeba czytać absolutnie, natomiast no, trzeba mówić językiem współczesnym do pokoleń, które danym językiem się komunikują, tak, i to chcę powiedzieć, że dzieciaki, młodzież są bardzo otwarte na to, co zawsze było, co film pokazuje, żeby być słuchanym, żeby móc mówić, żeby ktoś chciał wysłuchać odpowiedzi, żeby mieć pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym, co powoduje, o czym oni piszą, już nie na Facebookach, Instagramach, tylko TikTokach, tak? No ale to jest znak czasu, tak? Więc taki rodzaj edukacji się dzieje. Ważne, żeby, jak Państwo widzicie w tym cel i sens, no to żeby gdzieś dalej to w swoim gronie jakimś już dalej puszczać i siać i mieć dobrą nowinę. Chcę wrócić do tego pytania. Z czym, co dla siebie Państwo zabieracie? Ja krótko. Film trudny, dający do myślenia, natomiast ja zabieram finałową scenę, manifest pani Woźnej, który po pierwsze daje nadzieję no, na tą współpracę z dziećmi, a poza tym jakby potwierdza drogę, którą ja obrałam, że ona jest... O, fajnie. Super. Że jest takie wzmocnienie dla siebie, tak? Super. A ja bym mogła się powiedzieć. Proszę tak, bardzo. Tak, zapraszamy. Trochę może młodszym pokoleniu jestem, jak patrzę na ten film i widzę pokolenie moich rodziców i wyobrażam sobie, że oni też doświadczyli takich emocji i nie dostali tego zrozumienia, to teraz zamiast czuć złość, że ja czegoś nie dostałam, czuję ogromne współczucie i cały w ogóle dzisiejszy dzień pokazuje, że tak naprawdę jeżeli oni czegoś nie zostali nauczeni, nie zostali nauczeni przeżywania tych emocji, to sami mi tego nie dali i jakby... No, wzrusza się pani, tak. Także współczucie ogromne. Super. Ja też nawiążę do tego, też nawiążę współczucie, ale tak trochę bardziej wobec siebie jako dziecka. Bo jak były te sceny wszystkie w szkole, to ja naprawdę widziałem siebie w tej szkole. Dla mnie, jeśli chodzi o te przedstawienia, o te dopływy Nilu i w ogóle te sytuacje, to jest jeden do jednego z mną, co ja pamiętam ze szkoły, jak to wygląda. Stolice świata. Tak, mam do siebie dużo współczucia jako do dziecka, które przeszło tą drogę. Tak? I już z tej perspektywy osoby dorosłej, jak patrzę wstecz, to mam do siebie współczucie i też dużo zrozumienia, co to mogło spowodować. Mm-hmm. Jakie ważne rzeczy. To jest dla mnie o tyle miód, że to pokazuje, że takie spotkania mają znaczenie, że film absolutnie może docierać do takiego porządkowania sobie, jakiegoś kojenia pewnych rzeczy. Także dziękuję, że o tym mówicie. Ktoś chciałby jeszcze powiedzieć? Ja nadal będę pracować nad umiejętnością wyrażania tych wszystkich uczuć z mojej strony, bo też wielu rzeczy nie zostaną nauczona i to jest taka droga przede mną. No dobrze, to ja tak krótko z jakimś takim przesłaniem, które mi zostaje, że warto z jednej strony kontaktować się z tym swoim wewnętrznym dzieckiem, a z drugiej strony zobaczyć może to trochę wewnętrzne dziecko też u innych, tak? Bo wtedy może będzie trochę więcej
takiego zrozumienia, o którym mówicie, niekoniecznie jakiejś agresji, złości, takiego bardziej jakiegoś akceptowanego przeżywania. No. To co? Kończymy, robimy przerwę, jak w filmach są sceny wybrzmieniowe, żeby sobie emocje poukładać. Tak teraz 50 minut przerwy, o 17 zapraszamy na Wilkołaka Adriana Panka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wam bardzo.